Minął tydzień. Aha, no nie tym razem. Minęło 2,5 tygodnia, a my powracamy do uniwersum FNAF-a, by tym razem rzucić okiem na czwartą odsłonę cyklu. Zarazem niezwykle inną od całej reszty, lecz bardzo ciekawą. Moi drodzy, zamknijcie lewe drzwi, żeby Cupcake nie wbił się do środka oraz zapalcie światła, żeby Foxy nie wyszedł z szafy. Albowiem przed wami Five Nights at Freddy's 4 po latach. Tradycyjnie zacznijmy od teaserów gry. Przenieśmy się więc na stronę scottgames.com. Pierwszy teaser zaprezentował Fred... Jezus, co to za skurwysyn... no tak, to Nightmare Freddy wraz ze swoimi mniejszymi przydupasami, znanymi jako Freddles. Papa Fredzia, jak to lubię go nazywać, ze względu na to, co mawiał niegdyś Eleven, trzyma czarny kapelusz, a obok niego widnieje napis The Final Chapter, ostatni rozdział, oraz data 31 października 2015 roku. Kolejne teasy przedstawiały Nightmare Boniego z dopiskiem Czy to byłem ja? Oraz Nightmare Chickę z tą samą frazą, ale szczerze, spójrzcie tylko na nią. Mech, niestraszne, ale to gówno za nią, ten zypcyk. Kurna, to jest najstraszniejszy typ na teaserach. Bez kitu, nie no. Kolejny był Nightmare Fox i kurna, kocham ten obrazek. Czy ja? Po podświetleniu pojawiały się cyfry 87. Czuj, byniu, czy to słynny The Boy 87? Nie. Spierd. Następny teaser zaprezentował Windowsa 11, to znaczy okno i pokój, a w nim plusz trapa, czy tego małego skurczydupca, który nie będzie w zasadzie ostatecznie niczym ważnym. Mech. Niepokojące rzeczy przychodzą w małych paczkach. I wyobraź sobie, że właśnie teraz zamawiasz skarpetki z internetu. Kolejny teaser przedstawił własność Ferdynanda, co? Własnością tą są kapelusik i muszka leżące na podłodze, w której odbijają się zęby tego kogo? To jest świetne. Moja własność. Oczywiście mowa tu o Fredbearze. Wkrótce później pojawił się trailer, a gra zadebiutowała 23 lipca 2015 roku. FNAF 4 przynosi nas do... Właśnie, ku mojemu zaskoczeniu dyskusje wśród fanów trwają do teraz, lecz według mnie jest to rok 1983. Akcja gry obejmuje czas 5 dni oraz kilku nocy. A wcielamy się tutaj w... No właśnie, fabuła FNAF 4 jest na tyle poplątana, że głównie z tego powodu ten film powstawał tak długo. Zacznijmy od wątku dziecka, którym sterujemy podczas minigierek. Wcielamy się w nie na przestrzeni 5 dni. Dzieciak najpierw zamknięty jest w swoim pokoju, następnie wędruje po reszcie swojego domu i jest straszony przez swego starszego brata. Dnia 3 i 4 znajduje się w słynnej restauracji Fredbear's Family Diner. Każdego dnia towarzyszy mu jego najlepszy przyjaciel Fredbear w formie pluszowej zabawki. Dzieciak jednak wciąż jest smutny, przerażony. Płacze. Każdego dnia dowiaduje mi się o przyjęciu. Jego przyjęciu. Dnia 5, w dzień imprezy, dzieciak zostaje napadnięty przez swojego brata i jego przyjaciół, przebranych za Freddy'ego ze swoim gangiem, który podnoszą go i wkładają jego głowę w paszczę Fredbeara. Prawdziwego, animatronicznego Fredbeara. Więcej na ten temat mówiłem w poprzednim filmie. Dzieciak płacze, jest przerażony. Łzy dostają się do sprężynowych zatrzasków, a szczęka zatrzaskuje się. Chłopak ginie, a w ostatniej minigrze, podczas jego ostatnich chwil, opuszczają go jego najlepsi przyjaciele. Scott, ty skurczydupcu, to jest tak smutne. Wszyscy mówią, że to FNAF 3 jest najsmutniejszą odsłoną, lecz według mnie nie ma podejścia do FNAF 4, którego zakończenie jest ściślej mówiąc... okropne. Jednak cała reszta. Bardzo was przepraszam, ale zwyczajnie nie rozumiem tej gry, więc jeśli moja interpretacja będzie sprzeczna z teoriami, które są uznane za bardziej prawdopodobne, to napiszcie mi o tym w komentarzach i mnie poprawcie. W tym miejscu pozostaje mi wywiesić białą flagę i powiedzieć, że mój umysł...
mój umysł nie zniósł najazdu na nasze mózgi, jakiego dopuścił się Scott po wydaniu tej gry. Uważa, że dzieciak zapadł w śpiączkę, za czym przemawia kroplówka czy kwiaty pojawiające się przy łóżku. Te wszystkie Nightmare animatrony stanowią jedynie jego lęki, które materializują się jedynie w jego głowie. Wszystko jest tylko wytworem jego wyobraźni, jedynie halucynacją, ponieważ bohater to właśnie nich bał się najbardziej. Gdy bywało z nim coraz gorzej, począł widzieć tego animatrona, którego bał się najbardziej z nich wszystkich. Fredbera, który w ostatnią noc życia chłopca przeistoczył się w Nightmare'a, na moje oko manifestując przy okazji śmierć, z którą zmagał się przez całą noc, by rano odejść na zawsze. Oczywiście to jedynie mój punkt widzenia, ta fabuła jest okropnie pokręcona. Kiedyś byłem fanem teorii, że sterujemy bratem chłopaka, który odpowiedzialny jest za jego śmierć. Zmagał się on z lękami, które nękały go po zabiciu brata. Pewnego razu myślałem nawet, że młodszy brat sam przyszedł po niego, jako Nightmare, lecz cóż, no chyba nie. Przemawia za tym fakt, iż pokój, w którym siedzimy w nocy, różni się od tego z minigierek. Minigry prezentują parę ciekawych faktów z lore gry. Przykładowo Fredbear miał swój serial telewizyjny o tytule Fredbear i przyjaciele. Poza tym Fioletowy pracował wcześniej we Fredbears, a nasz bohater jest jego synem. Ale o tym kiedy indziej. I szczerze mówiąc, gdyby poddać to interpretacji, mogłoby to wyjaśnić kolejne czyny, jakich dopuścił się Purple Guy. Otóż facet po stracie dziecka mógł sobie z tym zwyczajnie nie poradzić, więc sam począł zabijać. Lecz to jest już temat na kolejne odcinki, w których przyjrzymy się kolejnym epizodom FNAF-a. To już chyba cała fabuła FNAF-a 4. Rzućmy więc okiem na rozgrywkę. Okej, przejdźmy do gameplayu i zapewne nikogo nie zdziwi fakt, że czwórka to zupełnie inna gra od swych poprzedniczek pod tym względem. Przede wszystkim akcja toczy się w domku, który obserwujemy z poziomu menu głównego. A my za każdym razem zamknięci jesteśmy jedynie w małym, dziecięcym pokoju, a nie w olbrzymim budynku pokroju pizzerii. Nareszcie możemy czynnie poruszać się po pomieszczeniu. Nie mamy też kamer do dyspozycji, jedynie niewielką latarkę, bądź olbrzymią latarkę nieskończoności. Naszą główną bronią pozostaje więc słuch i oj nie, nie da się grać w tę grę z wyciszonym dźwiękiem oraz zawolisko latarka nieskończoności. Thanos płakał jak szukał. Szkielet rozgrywki tak ma wiele wspólnego z pierwszą częścią. Otóż Bonnie przychodzi z lewej strony i sam może wejść do pomieszczenia, by nas zaatakować, a Chica z prawej, jedynie wpuszcza cupcake'a, bo sama chyba się cyka czy coś. Stając z nimi w szranki, należy dokładnie wsłuchać się w ciszę. Jeśli usłyszymy ich dyszenie, należy zamknąć drzwi. Jeśli nie, zaświecić latarkę, by je odgonić. Lecz tak szczerze, to tylko one, czy to każdy animatron dyszy w ten sposób? Babcia Freddy atakuje nas spod łóżka, lecz najpierw Freddles muszą nagromadzić się na łożu, by wezwać starego. My musimy zrobić wszystko, byle nie położył się na walony na wersalce i nie kręcił się jak bęben w pralce, więc musimy odganiać jego przydupasy. Foxy wbija się do szafy, oczywiście jeśli wcześniej go nie odgonimy, lecz wcześniej niekiedy możemy chłopa zobaczyć na korytarzu. Jeżeli już dostanie się do środka, pierw dostaniemy jumpscare, który nie jest nijak śmiertelny dla bohatera, więc musimy zwyczajnie przytrzasnąć jego ryj, jak to lubię to nazywać, by trochę się cofnął i przeistoczył w pluszaka. Pomiędzy nucami możemy wziąć udział w zabawie z plusztrapem. Musimy otóż przyłapać tego tycidupca w chwili, gdy stanie na krzyżyku namalowanym na podłodze. Jeśli nam się uda, pominiemy 2 godziny następnej nocy. Lecz szczerze, jakoś nie lubiłem tych minigier. W nocy 5 od godziny 3 pojawia się Fredbear, Fredek, który pełni rolę każdego animatrona i jest niezwykle agresywny. W jednej z kolejnych nocy zastępuje go Nightmare, który w założeniu chyba miał być niepokojący, ale no chyba się nie udał. Jest tylko troszkę bardziej, dosłownie tyci bardziej wkurwiony i przychodzi bliżej drzwi. Jezu, weź się odsuń. No cóż, nie udało się, przynajmniej według mnie. Nie zabrakło też tutaj trybu 420, który jest ukryty w menu dodatków, lecz wystarczy wpisać na klawiaturze 420
by zagrać w ten piekielnie trudny tryb, który raczej taki trudny nie był. Drodzy Państwo, na stacji rozgrywkowo to już chyba wszystko, zajmijmy więc miejsca, a pociąg do stacji audiowizualnej pojedzie tuż po przerwie reklamowej. Grafika. Niestety czwarta część pod tym względem stanowi najbiedniejszą odsłonę franczyzy. Tekstury, pokój dzieciaka, no wygląda to słabo w odróżnieniu od mistrzowskich wnętrz, przykładowo trzeciego FNAF-a. Tam była to klasa sama w sobie, a tutaj, no nie kupuję tego. Pamiętam jeszcze, gdy ta gra wyszła, mój ziomeczek miał bekę z faktu, iż pokój małego dziecka ma parę drzwi. Pochwalić zaś muszę projekty animatronów. Niestety nie wszystkie, bo Bonnie M... chyba polubił Daenerys Fredbear's... no nie wiem. One wszystkie są jakieś takie szerokie, trochę ulane, a zwłaszcza Fredbear. I ten... i ten plusztrop, no, on wygląda słabo. Ale taki Foxy czy Freddy... no szkurde, to jest autentycznie przerażające i bardzo lubię ten wygląd. Freddy zwłaszcza jest bardzo ciekawy, z tymi przydupasami chodzącymi po jego ciele. Strefa audio Just Wow to najbardziej rozwinięta odsłona serii pod tym względem. Dzwony gdzieś w oddali, szczekający pies, przez którego na marginesie za dzieciaka myślałem, że animatrony wbijają się do domu przez drzwi wejściowe, cika waląca garami w kuchni oraz ten przerażający śmiech Fredbeara. Wow. To jest po prostu świetne i jakże przerażające. Buduje to najlepszą atmosferę w serii. Tym bardziej, że Scott trochę zmienił stylistykę. Jego przednie trzy części były czymś bardzo jednolitym. Tak tutaj myślę, że Cawthon odbił trochę w stronę takich horrorów jak Annabelle. Tutaj na pewno Annabelle, Scottik ja cię znam. Obecność czy Insidious. Odgłosy przy jumpscarach są dziwne. Naprawdę bardzo, bardzo. Bardzo cholernie, bardzo dziwne. Natrafiłem na zdanie mówiące, iż jest to połączenie wszystkich odgłosów jumpscare'ów dotychczas, ale no nie wiem, może coś w tym jest, ponieważ dwa chociaż mogę rozróżnić. Tak czy siak znów, no nie podobają mi się, lecz sfera audio jest sama w sobie najlepszą w całej serii, gdyż sprawia ona, że ten FNAF zawsze naprawdę mnie przerażał. Sekrety. Cóż, nie było tego dużo. Mogę do nich zaliczyć Halloweenowy dodatek do gry, który, no cóż, zmienił wygląd niektórych postaci, chyba z wyjątkiem Freddy'ego, lecz nie jestem pewien, oraz dodawał challenge, niezwiązane z kanonem. Lecz nawet nigdy w ten dodatek nie zagrałem, bo nie rozszerzał jakkolwiek lore'u, więc wydawał mi się bardzo nieciekawy. FNAF 4 nie posiada dev czy rare screenów, a szczerze mówiąc szkoda, bo na pewno byłoby to przerażające z koszmarnymi wersjami animatronów, lecz największym sekretem tej części jest bez wątpienia słynne pudełko. Niektóre rzeczy powinny zostać zapomniane. Na razie. Może i tak. O reszcie sekretów zdążyłem już powiedzieć w poprzednich segmentach materiału, a wydaje mi się, że chyba nic więcej w tej kwestii już nie zostało. Panie i panowie, przyszedł czas na podsumowanie i wystawienie oceny FNAF-owi 4. Niestety jest to moja najmniej ulubiona odsłona serii, zwyczajnie nie pasuje mi. Nigdy nie byłem fanem tego gameplayu, graficznie wypada to całkiem blado, audio jest mistrzostwem, a w końcu fabuła jest bardzo poplątana i dziwna, ale myślę, że to bardzo dobrze, jest to jeden z największych atutów tej serii. No, tej gry. Ale co prawda serii też, i to chyba największy. Ale teraz mówimy tylko o FNAF-ie 4. Wracając, bardzo mi się podobała, a zarazem jest niezwykle smutna i pamiętam, jak kiedyś ryczałem pod koniec. Ale tak jadę po tym FNAF-ie, a to wcale nie jest jakaś zła gra czy coś. Jest naprawdę świetna, tylko nie jestem jedną z tych osób, którym siadła bardzo mocno. Jeśli miałbym wystawić jej ocenę liczbową, byłoby to 7 z olbrzymim plusem na 10. Kolejną grą w serii jest FNAF World, który jest... przezajebisty, ja kurwa kocham tę grę, ale nie wiem, kiedy pojawił się film na jego temat. Zapewne za kilka tygodni, gdyż obecnie zajmuje się specjalem na 60 tysięcy widzów, czyli ogromnym filmem na temat Marble Hornets, który chciałbym, by pojawił się gdzieś za jakieś 2 tygodnie.
No cóż, trzymajcie kciuki, by się udało. A tymczasem to już tyle w dzisiejszym materiale. Bardzo dziękuję wam za oglądanie. Mówi do was Monduś, zwany Mondarem albo na odwrót. A słowem końca chciałbym pozdrowić następujące osoby. Chuckenexe, Cyan Ty, Crusher.pl, Red Dragon, Natsuki-chan UW, Kacper Pawełczyk, Stefan Goździk, X Głowy X. Serdecznie was wszystkich pozdrawiam, jeżeli ty również chcesz zostać pozdrowiony w kolejnym materiale, to daj mi proszę o tym znać w komentarzu na dole. Tymczasem to już tyle na dzisiaj, bardzo dziękuję wam za oglądanie, do usłyszenia w kolejnych materiałach, mówi do was Monduś zwany Mondarem, Mondar zwany Mondusiem i pamiętajcie, że w każdej legendzie zawsze jest ziarnko prawdy. Do usłyszenia już wkrótce, trzymajcie się ciepło i bezpiecznie, dobrej nocy, cześć.